właśnie tym będę miał do tą kasę, więc chyba nie wiedziałem, żebyś to by tak było. A ja byłem w biurze prasowym europejskim w trakcie kultury. No tak, 2017. Ale mówiliście o tym. To będzie w internecie? Na żywo, live. Ja mnie przyklinam. Myślałem, że powiesz, się nie zgadza. A już jest? Już tam? Nie, na początku. Teraz jak będę przyklinał dużo, bo potem to będę taki grzecz. Dobry wieczór Państwu, to będziemy zaczynać. 22 dzień festiwalu Miesiąc Spotkań Autorskich, dzień 22, ale wcale nie ostatni. I dzisiaj samej, jak wczoraj prowadziliśmy rozmowy na temat pierwszej stolicy i kulturalnej stolicy, to teraz z dawnej stolicy Polski, czyli z Wiednia, przez Brno, Ostrawę i Koszyce przybył do nas Hubert Klimko Dobrzaniecki, którego witam serdecznie. Droga ta była daleka, ponieważ Hubert urodził się kilkadziesiąt lat temu w nieodległej aż tak od Wrocławia Bielaku. A spotkanie z nim poprowadzi po raz pierwszy w tym roku. Aż tam się zdziwiłem, że festiwal już dobiega końca, a Jacek po raz pierwszy się pojawił jako moderator. Jacek Arczyk, bardzo proszę. A spotkanie rozpoczniemy prowadzenie od fragmentu książki, którą przeczyta nasz dzisiejszy bohater. Co ciekawe, rzadko się to zdarza na Miesiącu Spotkań Autorskich. Będziemy rozmawiać, będziemy czytać książkę, której nie ma, która ukaże się za miesiąc z kawałkiem. O ile dobrze, jak rozmawiałem z wydawnictwem, to będzie 18 września. To mam lepsze informacje niż ja mam, bo ja nie wiedziałem. 18 września będzie to książka pod tytułem... Wiedziałem, że we wrześniu nie widziałem projektu. Pod tytułem Złodzieje psu. A opowiadanie, które Hubert Dobrzaniecki wybrał, nazywa się? To jest, proszę Państwa, fragment z tej powieści, bo to jest powieść. Tak, to jest powieść. Od czasu do czasu piszę powieść, udaje mi się napisać powieść. Ostatnią powieść, którą publikowałem, to było kilka lat temu, powieść się o tytuł Grecy umierają w domu, a to między powieściami wydaje się, że opowiadam. Mam takie szczęście, że mogę ją wydawać, bo wydawcy z reguły nie bardzo chcą. Więc ponieważ są na sali małoletni, to ja grzeczniejszy fragment z tej powieści. Kilka słów o powieści potem, czy ja mam coś powiedzieć? Po, ja czytam. No bo ogóle bez czytam. Stalino mam w czwartek, a w piątek robotnikom w fabryce płakać kazali. Co dyrekcja nakaże, pracownicy wykonać muszą. Nasz dyrektor Adam Białek do hali wszystkich wezwał. Setki to były ludzi i tego dnia pierwszy raz, odkąd pamięcią sięgam w pracy mojej maszyny stanęły. Cisza zapadła tak wielka, że trwoga w sercach zebranych powstała. Straszna trwoga. Jak ludzie się czegoś boją, to łatwiej im płakać. Tak więc Białek, dyrektor, kazał tym od kultury wielki portret Stalina wnieść do hali. Powiesili podobiznę ojca narodów tak, żeby każdy, który tam wtedy był, mógł na portret po prostu patrzeć. Białek stanął pod obrazem, jak ksiądz pod krucyfiksem w kościele. Zaczął przemówienie, bo przemawiać w tym dniu należało, a i nakaz z góry przysłali, aby cześć ostateczną oddać wyzwolicielowi spod faszystowskiej okupacji. Adam Białek w garniturze czarnym był, białą koszulę miał i czarną krawatkę. Wyglądał nie jak dyrektor naszej fabryki, ale kierownik zakładu pogrzebowego, w
więc wyszło na to, że ubrał się stosownie do smutnej okazji. Zastępca kierownika, ponieważ w świecie każdy musi mieć zastępcę, na przykład ja stałem się zastępcą Zenona, inżynier Wrasowski Edward podał Białkowi dużą metalową tubę. Robotnicy wpatrywali się, a to w portret Stalina, a to w dyrektora Białka, który otrzymawszy tubę, zaczął się jej przyglądać ze wszystkich stron w taki sposób, jakby pojęcia nie miał, do czego ten przedmiot służy. Dyrektor Białek przystawił sobie tubę do nosa i ją powąchał. Pewnie wywnioskował, że nie pachniała niczym innym, jak tylko blachą. Potem przyłożył sobie jej szeroki koniec do oczu. Przez tę tubę, jak przez lunetę, zaczął obserwować ludzi. Jeszcze większa cisza zapanowała na hali. Ludzie zamarli, przestali oddychać. Nikt nie mruknął, nikt nie chrząknął, nikt nie zakaszlał, nikt nosa nie pociągnął. Cisza, wielka cisza. Trwoga, ale nikt do Boga myśli swoich nie mógł kierować, bo nawet jeśli większość zgromadzonych w Niego wierzyła, to towarzysz Stalin z pewnością nie. Towarzysz Stalin symbolem był tego, że człowiek tylko on, a nie postaci z bajek religijnych oraz kierownik Bóg może wszystko. Jak człowiek chce, to może. Lubiłem Stalina. Nie ukrywałem sympatii do człowieka, który nie tylko Niemców pokonał, ale przede wszystkim za mordę wziął ukraińskich faszystów. Nie wszystkich niestety, choć większość. Białek kiedyś się zorientował, że zbyt długo patrzył przez tubę na ludzi w hali zebranych, że ciszę czas przerwać i gdy jego zastępca chrząknął znacząco, odjął tuby szerszy koniec od oczu, obrócił w dłoniach i węższą jej część do ust przystawił. Ale pewien odstęp zachował, co oznaczać mogło, że kiedyś jednak tuby używał, a to, co przed chwilą z nią wyczyniał, mogło świadczyć o roztargnieniu wynikającym ze strasznej tragedii, która nas wszystkich spotkała. Poczułem, że z odejściem towarzysza Stalina świat swój do końca zaczął się robić, że jego śmierć stanie się początkiem ciężkich zdarzeń. Białek krzyknął przez tubę. Towarzysze i towarzyszki, robotnicy i robotnicy. Ludzie nagle przebudzili się z letargu. Głowami poruszyli, kaszle zaczęli chrząkać i wtedy dyrektor Białek krzyknął ponownie. Cisza! Znowu cisza wielka zapadła. Po krótkiej chwili Białek mówić zaczął o ciosie obrony. Z przemówienia wynikało, że sierotami wszyscy zostaliśmy bez ojca, który był też matką i przewodnikiem świata w jednej osobie. Stalin był Białka niczym innym, tylko trójcą świętą był. Ta koncepcja bardzo mi się spodobała do tego stopnia, że dłonie moje same się wyrywały do nagrodzenia pomysłu oklaskami. Ale nikt oprócz mnie oklaskiwać Białka genialnej koncepcji nie chciał, więc szybko zostałem szurknięty zastępcą dyrektora dłonią i bić przestałem. Za to Białkowi bardzo się spodobała moja reakcja, bo wzrok na mnie zawiesił. Spojrzenie dyrektora Białka nie było surowe. Zauważyć nim dało się uznanie do mojego gestu. Po tym jak skończył bardzo długie przemówienie, po tym jak po przemówieniu kazał nam płakać i sam się rozpłakał, naturalnie z serca i my za nim płakaliśmy wszyscy, gdyż smutek z człowieka na człowieka przechodził i po tym jak kazał przestać płakać, ponieważ czas się skończył, dyrektor wyszedł. Po czym wszyscy halę opuścili. Tego dnia fabrykę zamknięto. W poniedziałek wezwano mnie do gabinetu Białka. Dyrektor dużo palił, praktycznie nie rozstawał się z papierosem. Jedynie wtedy, podczas przemówienia, zrobił wyjątek. Do tego Białek miał sekretarkę. Chodziły słuchy, że choć żonaty był z dwójką dorosłych dzieci, Ludmiły posług nie tylko do opróżniania popielniczek i do pisania na maszynie potrzebował.
Zapukałem do drzwi sekretariatu. Tylko w taki sposób można się było dostać do dyrektora. Najpierw przez pokój pani Ludmiły, a potem drugimi drzwiami, które znajdowały się we wnętrzu sekretariatu, prosto do gabinetu dyrektora. Kiedy wszedłem, Ludmiła Borsuk ręką krzesło wskazała, więc usiadłem. Puste ściany miała w tym sekretariacie. Za to wiele popielniczek na wymianę porozstawianych było w każdym kącie. Baryc, towarzysz dyrektor zaraz was przyjmie, powiedziała. Siedziałem na tym krześle, wpatrując się w dziurkę od klucza drzwi dyrektora. Dym przez nią wychodzić zaczął, znaczy się w kółko palił. Okien nie otwierał. Najpierw kaszel donośny usłyszałem, a potem odchrząkiwanie, po którym nastąpiła cisza i w końcu do uszu moich dobiegło struchnięcie. Wtedy nagle Ludmiła wstała na równe nogi, gdyż siedziała za biurkiem, po czym bez pukania otworzyła drzwi gabinetu dyrektora i zaczęła je za sobą z hukiem zamykać. Głos poświęcony dotarł do mnie. Ludmiła na dyrektora Białka krzyczała, ocharkanie na ścianę nie chodziło. Wtedy się upewniłem, że ze sobą coś mają. Żadna sekretarka, która by czegoś z dyrektorem nie miała, nie ośmieliłaby się na przełożonego krzyczeć. Gdy wydzielać się przestała, spokojnie otworzyła drzwi i cicho je ze sobą zamknęła, a potem, nie zwracając na mnie uwagi, wyszła do sekretaria. Tak długo siedziałem na tym niewygodnym, z drewna jasnego zrobionym krześle, że aż sufit patrzeć z nudów zacząłem. Jak się człowiek nudzi i w sufit patrzy, to albo nic do głowy nie przychodzi i wtedy się męczy, albo na odwrót, coś przychodzi, wtedy siedzenie ma sens. Mnie nic akurat wielkiego do głowy nie przychodziło przez dłuższą chwilę, ale po niej przyszła inna, ta przyjemniejsza. Zamarzyłem sobie, że kiedyś też będę miał swój gabinet, swoją sekretarkę, która nie tylko na maszynie pisać będzie, nie tylko drzwi otwierać, herbatę parzyć, gości wpuszczać, ale też współpraca może nawet w pracy. Robić będzie to, za co w Polonii płaciłem i płacę dalej. Za darmo, dobrze, długo. Nagle może przestałem, bo drzwi sekretariatu się otworzyły. Weszła sprzątaczka ze ścierką w ręku. Prosta to była kobieta. Prosto mówiła, takich ludzi najbardziej lubiłem. Kłamstwa w ich mowie nie oświadczysz, co w głowie tu ma język. Gdyby świat, a przynajmniej nasz kraj, przez ludzi prosty był pokierowany, byłoby u nas dużo lepiej niż jest. Tak myślałem. Bielut, jak ludzie mówili, też prosty chciał być, ale doradcy go trochę pokrzywili. Nie był więc aż tak prosty i jasny, jak towarzysz Stalin, który właśnie nas opuścił. Więc sprzątaczka, patrząc na mnie, powiedziała, że jeśli czekam na rozmowę z dyrektorem, to tylko jedna rzecz mnie czeka. Wielka rzecz. Chociaż to rzuciła po chwili, że nie wie, czy rzecz to dobra, czy zła. Na koniec powiedziała, że idzie dyrektorskie haki zmyć ze ściany i zapukała do drzwi gabinetu. Znowu byłem sam. Postanowiłem, że w życiu do domu nie tknę. Po jakimś czasie sprzątaczka znowu się pojawiła. Już ani słowem nie zagadała i wyszła. Chwilę po nim wróciła sekretarka posług. Zapukała do drzwi dyrektora. Przez uchylone drzwi głowę wsadziła. Potem głowę wyjęła ze szpary, odwróciła się twarzą do mnie i powiedziała: można wejść, dyrektor czeka. A tam Białek siedział za biurkiem spowity dymem. Wyglądał tak, jakby za biurkiem siedział, na tafli jeziora nad ranem, kiedy wody prawie nie widać, bo mgła ją przykrywa. Na biurku leżały trzy popielniczki, każda po brzegi niedowłokami wypełniona. Pali papierosy bez filtra. Na ścianie nad głową Białka portret Wieluta wisiał, prezydenta naszego i orzeł biały też za szkłem w ramkach. O szafę za dużą, czarną, opierał się na ogromny portret Stalina, który w sobotę wisiał w hali. Obraz w górnym prawym rogu dekorowany był szeroką, czarną wstęgą. Biały wskazał dłonią krzesło, które stało po drugiej stronie biurka. Zgasił niedopałek papierosa, ciskając końcówkę między dziesiątki innych cuchnących i pożółkłych. Przyglądał się z uwagą.
Wyjął z paczki kolejnego papierosa, przypalił go, zaciągnął się głęboko. Wydychany dym zaczął ścielić się na biurku, aż dotarł do moich rąk. Barycki, powiedział, byście w sobotę klaskali. Byście klaskali, bo co? Co ja powiedziałem? Wam się spodobało? Czy prowokacja to miała być? Zobaczcie, Barycki, że tylko wy jeden klaskaliście. Współpracujecie z reakcją? Podejrzliwie na mnie spojrzał przez ten dym, ale oczy jego wyraźnie widziałem. Z miejsca mu powiedziałem prawdę serdeczną, że może jeden klaskałem, ale ręce się same do klasku porywały, żadnymi kłami reakcyjnymi kierowane nie były, bo towarzysz dyrektor tak pięknie i prawdziwie mówił, że sam się dziwiłem, iż tylko ja mowę tę głęboką, prawdziwą i serca płynącą. Tylko ja, Barycki Antoni, młodszy księgowy, na połówkę etatu nagrodziłem brawami. Towarzysz dyrektor Białek wierzył mi. Wstał z fotela, podszedł do portretu Stalina i zapytał. Tęsknicie, Barycki, za umiłowanym Józefem Stalinem? Kochaliście go? Tęsknię, towarzyszu dyrektorze, i powiem się też. Takie nieumyślnie nawiedzają, w głowie się lękną, co teraz świat bez niego zrobi, co my, Polacy, zrobimy. Młodzi jesteście, Barycki, powiedział dyrektor, świat do młodych należy, urodzi się do Stalin, może już się urodził. Dyrektor zrobił kilka kroków, podszedł do szafki, na której leżały papiery, wziął jedną kartkę do ręki, zaczął śledzić oczami to, co było na nim napisane, a gdy skończył, powiedział, ta kartka to trzeci list poparcia, który w ciągu 3 lat mojej pracy wystosował starszy księgowy, wasz przełożony. Wy, Barycki, w Boga wierzycie? Zapytał dyrektor. Zgodnie z prawdą, z tym, co wiedziałem, czułem, odpowiedziałem te zapytania, że nie wierzę. Bardzo dobrze, że nie wierzycie, pochwalił mnie Białek. Pochodzenie chłopskie macie. Bardzo dobrze, powiedział. Pochodzenie chłopskie, ewentualnie ogrodnicze, jest w obecnych czasach najlepsze! Wykrzyknął Białek i strącił powóz papierosa na dywan. A dywan w gabinecie był czerwony, bez żadnych wzorów. Szkołę średnią z egzaminami końcowymi macie zrobioną. Do pracy chodzicie, ale na pół etatu będziecie musieli na cały, to się nic załatwi. Żony nie macie, dzieci też nie. To po pracy dalej będziecie robić na gospodarce. Silni młodzi jesteście, mówił dalej dyrektor. Starszy księgowy was chwali, a ja widzę w was nową nadzieję tego narodu. Dlatego wy, Barycki, dostaniecie poparcie. Wy, Barycki, od jesieni zostaniecie skierowani na studia zaoczne do Wrocławia. Wy, Barycki, zostaniecie też kiedyś starszym księgowym, a kto wie, może i biegłym księgowym zostaniecie. Powiedział towarzysz dyrektor Białek i podał mi dłoń na pożegnanie. No to zacznijmy może naszą rozmowę od tej książki, której jeszcze nie znamy. Duża bibliotka nie padła, ale wygląda na przełom lat 40. i 50. ten fragment. A Złodzieje psu mają się rozpocząć, to enigmatycznie brzmi, w Małopolsce Wschodniej w czasach jeszcze przedwojennych, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. I ta epopeja ma się ciągnąć do chyba 89 roku, czyli skąd, tak? No to trochę nawet dłużej, bo to jest, ona się kończy z chwilą prezydentowania naszego miłościwego Lecha Wałęsy, tak? Więc to tak. No jest to kawałek polskiej historii. Rzeczywiście książka rozpoczyna się w Małopolsce Wschodniej, jeszcze na kilka lat przed wojną. Mamy polską rodzinę, która mieszka gdzieś pod Lwowem. Wieś jest zarówno przez Ukraińców, jak i Polaków zasiedlona. Są jakieś animozje takie oczywiście, ale mniej więcej w pokoju żyją, no i potem jest historia ta straszna, w każdym razie ja bym nie chciał zbytnio spoilerować, Państwo powinni sobie sami książkę przeczytać.
Ale chodziło mi o rzecz zasadniczą. To nie jest jakiś taki długi Wołyń Wojciecha Smarzyńskiego, chociaż powiem Państwu, ja z Wojciechem się znam i ja go spotkałem w Warszawie, jak wynosiłem się z tym pomysłem, a on zaczął Wołyń kręcić. Ja mu powiedziałem tę historię. I on zresztą napisał na okładkę tej książki. Dobrze, w sumie. Miał sukces. Tak zwanego Blurba, tak? Blurba napisał, ale był warunek, że napiszesz, jak ci się spodoba, bo inaczej nie, tak? Spodobało się. Ja oczywiście nie miałem rodziny na wschodzie Polski i nie znam ani dialektu lwowskiego, ani takiego języka kresowego, tak więc do tego nie bohater wygadam, jak Państwo słyszeli, tak przestawiam, tak, no musiałem zrobić jakiś taki język, żeby on nie był taki polski do końca. A to Paryński będzie właśnie bohaterem? Paryński jest bohaterem, bo Paryński wraca z ojcem i startu ze Lwowa na koniec na nogach i wrócił i został właśnie spaloną stodołę i na stodole była jego matka, jej siostry i bracia. Z tym, że w tej książce nie ma już żadnych drastycznych scen, jeżeli coś się dzieje, to się potem dzieje w snach. Ale nasz Paryński potem ląduje poprzez Lublin, tutaj, na Dolny Śląsk. Raz pada nazwa miejscowości, to sobie trzeba przeczytać dokładnie, jak się ta miejscowość nazywa. Pewnie będą ci, którzy nieczytelnie czytają, zarzucać, że nie ma nazwy. Jest. No i proszę Państwa, no to tak jak tutaj było, no. Barycki, no bo w Polsce się często zapomina, że straszna alfabety, że przed panią tą komunę się po prostu tak, ona była strasznie i tak dalej, no ale były takie alfabety, że w przypadku Baryckiego to na przykład Rosjanie by nauczyli czytać, bo oni tam powiedzmy sobie weszli w 39 i on dzięki Rosjanom skończył dwie klasy szkoły powszechnej i on jest zachwycony po prostu Rosjanami. Bo tam taka Ludmiła występuje, nauczycielka, w której on jest zakochany i w ogóle ona mu mówi, że będzie dobrym komunistą i tak dalej. No i kocha tych Rosjan po prostu, kocha, no bo kocha tę kobietę. No i potem znowu przychodzą Niemcy, wiadomo, Państwo znają doskonale historię, nie będę opowiadał, no i on trafia tutaj na Dolny Śląsk. Powiedzmy sobie gdzieś w okolicy Kłodzka. I jest jeszcze taki ważny moment w tej książce, bo już niektórzy zapomnieli, ale na przykład hrabstwo Kłodzkie, ziemia Kłodzka przez wiele lat podlegało jeszcze nominalnie Pradze, arcybiskup Skutkowskiemu. A ponieważ kardynał Tomaszek ciągle siedział w więzieniu i był na etacie tramwajarza, no to tutaj z Wrocławia wysyłali papiery tym dzieciom czekającym na bierzmowanie, że można bierzmować, tak? I chyba dopiero w 70. który w roku Paweł VI to zaczął darmować, a skończył to dopiero Jan Paweł II, więc jak pracowaliśmy z redaktorką nad książką, to ona się pytała, Praga parafia, czy się panu coś myli? Ja mówię, nie, to tak było w pewnym momencie Polski, że związki z Czechami ciągle były jakieś zachowane, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną. W każdym razie nasz Barycki jest najpierw chłoporobotnikiem, potem jest chłopointeligentem, a potem mu się wydaje, że jest inteligentem. Tak życie mu się układa jakoś. Ale ja chciałem właśnie z innej strony spojrzeć na ten taki konflikt, jaki był pomiędzy Polakami a Ukraińcami, jakoś inaczej tę sprawę ukryć, bez żadnej martyrologii, takiej wytykania sobie win i tak dalej, tylko chciałem taki twist zrobić, bo on ma w sobie nienawiść do Ukraińców, tak, bo ostatecznie mordowali rodzinę. Ojciec już myśli, że nigdy Ukraińców żyć nie spotka. A spotyka nie tylko Ukraińców, ale też Niemców, no bo zajmuje dom na Dolnym Śląsku, ale z panią niemiecką, którą przejmuje zresztą
dobrodziejstwo majątku i która się w nim zakopuje, ona w ten sposób legalny jest sposób, bo znowu jest właścicielką tego, co jej ona odebrała, tak? A poza tym ma jeszcze męża swojego. No i oni myślą, że już nigdy po prostu nie spotkałem tych całych Ukraińców, a to naraz sąsiad się okazuje Ukraińcem, tak? I tak w każdym jest. Wymarzone Polkę. Ta Polka potem umiera i on sobie znajduje młodą Ukrainkę. I ten Balecki sobie zaplanował, że mu robi to prawo. Ale nie, no bo to jeszcze ma więcej stron, tak. No. W każdym razie, o, to teraz Państwu nie powiem, bo to jest bardzo ciekawe, co się potem dzieje, jak mamy włączone. Jakie są tego skutki. No. Ale to nie jest to, co myślicie. To jest taka pierwsza w dorobku. Ja sobie staram się powiedzieć książki Huberta Kinko-Dobrzyńskiego. Wyszło mi w zestawieniach 13 plus 2 dwójki poezji, ale potem znalazłem, bo mi Tomasz wypożyczył jeszcze dwie i pewnie jakieś jeszcze tam znalazł. To jest co najmniej 17 książka, może w ten sposób powiem. A pierwsza, która opowiada taką długą historię. Co pan powie, a 17? Bo jeszcze dla dzieci ja napisałem dwie bajki. A to z tymi, tak? No tak. A to może 17-18. Jest taka Polka w Wiedniu albo gdzieś, która zawiera wszystkie wydania książki Huberta. Tak, w mojej sypialni. Ja się na nią patrzę i tak. Z tłumaczeniami? Z tłumaczeniami. Nie, tłumaczenia są gdzie indziej. Ja się wtedy czuję tak lepiej. To będzie pierwsza książka, która taki, no jest rzeczywiście taką ma rozpiętość czasową kilkudziesięciu lat. To jest właściwie pierwsza taka książka i muszę Państwu powiedzieć, że ta książka się wpisała we mnie lata, bo to, że ją miałem wydrukować i tak dalej, to i napisać i się pośpieszyć, to są inne rzeczy. Ale ja poznałem historię pewnej rodziny z Dolnego Śląska, to nie jest zasane po prostu. Usiadłem i sobie wymyśliłem. Tam jest jakaś faktografia historyczna, w tym to jest prawdziwa historia. Ja mam może oparte na prawdziwej historii, o więcej tak. Ale ja też nie chciałem, żeby to była książka smutna. Bo ja myślę, że najlepiej opowiada się wielką historię poprzez przypadki indywidualnych ludzi, a my jesteśmy z natury swojej tragikomiczni, także tych akcentów w tej książce trochę takich jest. Ale się ta książka napisała, są tutaj osoby na sali, którym jestem głęboko wdzięczny, że ona się napisała. Też. Długo się pisała? Ona się, drogi panie redaktorze, pisała w sensie miękkim 30 lat, a w sensie twardym 2 lata z przerwami, bo mi kolega zmarł. Jak zacząłem pisać, to było ok, a potem jakoś nie mogłem się pozbierać z tym wszystkim. Ale to pomógł jego duch, no i dobre redaktorki. A szczególności jedna. W sensie miękkim 30, czyli ta historia już była znana. Tak, bo ja poznałem wtedy tych ludzi 30 lat temu, poznałem tę historię. Ale czasami książka musi dojrzewać, tak? I to nie jest podyktowane modą jakąś taką na wyciąganie sobie polskich i ukraińskich zaszłości, bo to jest tylko powiedzmy sobie pretekstem ta cała historia do opowiedzenia historii człowieka, Polaka, no, który właściwie mógł być rodzajem patriotyzmu też życiowego, tak? Także jest to w jakichś takich, ta historia jest w jakichś dekoracjach tego całego mordu i tak dalej, ale to zajmuje mniejszą część książki. Opowiada też historię, która jest znana Państwu w jakiś sposób, tutaj Dolny Śląsk. To jest naprawdę historia nasza. Ja chciałem
Troszeczkę też, ponieważ wszystkie książki Władka Klimka Dobrzyńskiego zawierają bardzo dużo elementów biograficznych, więc nie będę tego najdłuższego pytania zadawał, ile jest książka ile jest procenta. Natomiast chciałem, ile jest biografii w książkach. Natomiast chciałem zacząć od nazwiska, ale sobie tak chciałem efektownie powiedzieć, że pierwszy autor dwojga nazwisk się pojawił na miesiącu spotkań autorskich. W ogóle jest bardzo oryginalne, ale nagle zobaczyłem u siebie na półce, że jest Andrzej Cibor Piotrowski jeszcze, który też wydaje książki. Proszę dać adres, ja jestem rozmawiającym zrezygnowany. Czy wie pan, no wiesz, przepraszam, posądzono mnie nawet o to, że jestem księciem. A jak powiedziałem, że nie, to mi było w zasadzie by się odejść w kwestii dziennicy. Tak właśnie myślałem i w ostatniej książce, która się ukazała ostatnio, to jest poprzednia, czyli zbiorze opowiadań Dobre Domowy i inne historie, zobaczyłem taki fragment, bo jest jeden z bohaterów opowiadania po sezonie. Mam podobny, no nie powiem, że problem, ale to przeczytam, to jest kilka zdań. Wyjeżdża nad morze do Świnoujścia, wspomina swój pobyt w Świnoujściu i mówi tak, zresztą dzieli mnie wtedy za dwie różne osoby, wszystko przez myśli, której rozdziela moje dwa nazwiska. Jedno dostałem po tatusiu, a drugie przyjąłem po byłej żonie. Nazwisko dwuczłonowe bardzo mnie cieszy, choć ten drugi człon po tatusiu nie ma potencjału marketingowego. Zresztą zauważyli to dosyć wcześnie francuscy wydawcy. Na tamtejszym rynku wydawniczym funkcjonuje jako pitwo. Krótkie, proste, dwie samogłoski. Słowem każdy zapamięta. I potem jest, jak on przyjeżdżał do tego hotelu i pani mówi tak, odchudzacie się? Padło z jej ust podczas obiadu. Zasadniczo nie. Aha, to możecie zjeść kurto tuszę ze skórą? Mogę. A ten drugi dzisiaj wyjedzie? Jaki drugi? No ten, z którym jest pan zameldowany. Przecież mam wyraźnie napisane pokój 111 Pitko Łyszczykiewicz. Dwóch? Nie. To pan jest który? I ten i tamten. Nie chce pan jaj ze mnie nie robi. Skłoniłem się, bo tonerka w plastikowej koronie była bardzo zdenerwowana. Poczułem, że ma ochotę dać mi mordę. Jeśli kolega dziś nie wyjedzie, mogę panu wydać jego porcję. Zje pan fałdka? Nie, dziękuję. Jedną mi w zupełności wystarczy. Na 100%? Tak, na 100%. W tym momencie tonerka krzyknęła w stronę okienka, z którego wydawano posiłki. Hela, na 111 jest tylko ten pipko. Łyszczykiewicz nie dojechał. Drugie łódko możesz dla psa zapakować. I chciałbym zapytać, czy to jest autentyczna historia, ponieważ tak mi się wydaje, bo mam to wydanie francuskie, zbioru opowiadań Amen, jest napisane Hubert Klimko. Czy będzie prawdziwa z tym nazwiskiem, czy z tym Pitku Łyszczykiewicz? Obie. No prawdziwa, tak, we Francji kazali mi uciąć drugi człon, powiedzieli, że dobrze nie jest, to nikt nie wymówi, bo chociaż że wymawiałem RZ, nie mają pojęcia, co to jest. To ja się zgodziłem z odpowiednią opłatą, bo mi tak agentka zasugerowała, że mogą cierpnąć, ale za kasę. To mnie uznali, tak. I ja tam funkcjonuję rzeczywiście jako klinko. A dialog jest zapamiętany, bo ja kiedyś byłem na festiwalu Fama w Świnoujściu i tak ją służono właśnie, że było tylko Dobrzyński i skórą było wszystko dokładnie. Ja wszedłem do pokoju i zaraz to spisałem na kartce, żeby nie zapomniał. I tak miałem, nie widziałem gdzie to wsadzić. Wreszcie napisałem opowiadanie i wrzuciłem to do opowiadania. Zawsze trzeba mieć przy sobie aparat fotograficzny i długopis i pióro i można fajne rzeczy zamontować albo uwietrzyć. A były jeszcze jakieś przygody z tym podwójnym nazwiskiem? Czy są jakieś kłopoty? Były, znaczy nie, to jest zawsze komiczne. Tak jak wspominałem, kiedyś byłem na spotkaniu autorskim gdzieś na południowym wschodzie Polski i
Wchodzę, słuchajcie, na salę, a tam cały rząd klonów krwi na mikę. Po prostu wszyscy w muszkach siedzą. No i prowadzi to spotkanie taki pan, który mówił na wdechu, co mnie bardzo zdenerwował. Teraz już by się zacząłem bać na wdechu. Proszę Państwa, doktor filozofii, bardzo się trzymi i tam przedstawiam moje życie, że to wszystko nieprawda, bo to biorą z internetu, ja się sam dowiaduję inne rzeczy, przez samą sobie tych rzeczy nie piszę, no ale mówi, naraz mówi na tym wdechu, że kogoś wyjdą, ale kilka ciągów po instancji. Ja mówię, nie, kilka, mówię, dwie. Cicho! Bo ja prowadzę to spotkanie. I od razu mnie spacyfikował na samym początku, ja już tak siedziałem. No i jeden koordynator podnosi rękę. Ja mówię, no wie pan, zasadnicze pytania są na końcu, ale nie jestem ortodoksyjny, więc proszę. On tak stał i tak. Proszę pana, to nazwisko, tak? To pan jest księciem, prawda? Ja mówię, nie, mówię, panie, jestem księciem. Właściwie to po żonie nazwisku, drugie po ojcu, jak sobie połączyłem. Tych dzieci mamy wspólne, nie wspólne, żeby żaden się nie czuł jakoś źle, potem na świecie, rozwiązanie. I oni w stanie wyszli. Korwinini, nie wyszli po prostu wszyscy. No i po spotkaniu, ja idę do pani dyrektor, proszę wam podpisać te papiery, a ona. Proszę pana, przepraszam, ale wspomniałam na początku, jak pan tu przyjechał, że będzie polskie ten towarzystwo monarchistyczne na sali. I przed panem był taki pisarz, taki muszty z Warszawy, taki homoseksualista. I on mówił o tradycji ziemniańskiej i w ogóle o tych samych majątkach. Ja nie myślałem, że pan też. Mówię, tak są czasami fajne jakieś takie momenty z tym, ale to się czerpie z tego jakieś. Nie wiem, korzyści, no bo żeby Państwu opowiadał teraz, na przykład. Pan wie, że do Wiednia, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, tak? Dlaczego? Nie, proszę pana, ja wyjechałem do Wiednia, jak już byliśmy dawno w Unii Europejskiej. Ja byłem jeszcze na Islandii, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. No właśnie, czy to prawda, co wyczytałem w internecie, że jesteś obywatelem Islandii? Tak, jestem i raz jak, nie raz, 3 lata temu, bo byłem podczas tego festiwalu też, byłem gościem, pojechałem na Ukrainę i pokazałem islandzki paszport i tam się komputery popsuły i było, Wania, co to? To paszport, a kaki, ja mówię, no islandzki, a to suszczystwo jedno, ja mówię, da, suszczystwo jedno, i w tym w paszporcie islandzkim rzeczywiście jest taka strona z mapą, która pokazuje, że to państwo jest, bo niektórzy nie wierzą, że tam jest no, jakby szczotka nawet, naprawdę. Tak, posłużyłem się paszportu, bo tam płaciłem podatki przez 10 lat, więc jakoś mi się należał, tak, w pewien sposób. Ale jak wyjechałem do Wiednia, wjechaliśmy z żoną i dzieci do Wiednia, no to rok po tym zaczął się duży kryzys. I zaraz zadzwonił z wyborczej z tygodnika powszechnego, żeby skomentował. I podejrzewano mnie, że ja wiedziałem coś, czego nikt wcześniej nie wiedział. Znaczy podejrzewano mnie, że ja wiedziałem, że to wybuchnie i tak dalej. No i ja, że tak sobie... Finansowo, finansowo. A, że ja wiedziałem, kiedy uciekać, tak? A myśmy... Dlatego uciekali, bo każdy wiedział na Islandii, który tam mieszkał, że to się musi źle skończyć. Jeżeli byśmy kupili samochód na raty i ostatnia rata, raty powinny się zmniejszać, jak się bardziej regularnie i z procentami, a jak się zwiększały i ta ostatnia rata była też ogromna, to wiedzieliśmy, że te pieniądze islandzkie, że w ogóle to jest coś dziwnego, to jest jakaś abrakadabra, tak? Zresztą to wszyscy żyli na kredyt i banki były bardzo dziwne, dawały dziwne procenty tym kolegom, ja mi bo wiadomo, że to są dziwne narody, więc topiły strasznie pieniądze z tymi ice bankami. Więc ja dałem taki komentarz bodajże do tygodnika powszechnego humorystyczny, ale prawdziwy. No to mój komentarz był opatrzony innym komentarzem, bo to było wszystko zbyt niewiarygodne, tak? To jakoś wyglądało na ogromną tragedię i tak dalej, i tak dalej. Islandczycy się do mnie bardzo przejęli, jak dziecinie jakoś stoją teraz na nogach i pierwsi upadli, pierwsi wstaną.
bo jakieś takie pożyczki do takiego narodu, który liczy tyle, co połowa Wrocławia, a może nawet mniej, to bardzo widać. Poza tym oni nie taki kataklizm przeżyli, także taki kryzys i to spoko. Ale nikt nie mówi na przykład, że armia amerykańska się wyprowadziła, ale zresztą Islandczycy mówili, że już nie będą bronić za darmo i w ogóle nie będą tam siedzieć, bo się zimna wojna skończyła i teraz jakby z Rosjanami jakieś stosunki mamy. Jeżeli, proszę Państwa, 17 tysięcy ludzi było w jakiś sposób ekonomiczny związany z bazą amerykańską Islandczyków, a tam ich było 300 tysięcy, tam starców i prawda, dzieci, no to musiało jakoś uderzyć, bo jakiś straszliwy dochód odpłynął gdzieś tam za ocean. To też nie tylko banki miały na to wpływ, ale też na to, że amerykańska armia się wyprowadziła. Był główny krwiodawca w okolicy. Ja sobie tak pomyślałem, że w Polsce w stanie wojennym przy kryzysie stanu wojennego rodziło się dużo dzieci, a po kryzysie w Islandii zaczęli dobrze grać w piłkę, bo tam ostatni sukces. Ale wiesz, no to jest dramatyzm sportu, który jest zachowany. Tam są amatorzy, oni kochają piłkę nożną i tak dalej. Tutaj wszyscy w Europie, no to oni tak kochają do pewnego momentu, a potem zaczynają krokać pieniądze. Tam jakiś fotograf był na bramce, a jakiś rybak. Zresztą ich przypadek to nie, oni nawet bardzo dobrze grają piłkę i mają kilku graczy, którzy grają w klubach zawodowych. Ale nie wiem, czy Państwo sobie przypominają taką akcję z 80-tych lat, kiedy Wyspy Owcze, taka kolonia duńska, gdzie mieszka 50 tysięcy ludzi, nawet tutaj jest też trybacki język, wysadziły się odbyła w eliminacjach do mistrzostw Europy Austriaków. Totalnie profesjonalną jakąś taką drużynę, w ogóle wtedy się trener podał do dymisji, bo państwo przestało organizować. Ja uważam, że nie Napoleon poniżył Austriaków, nie Rosjanie, tylko Wyspy Owcze. Tak o Islandii trochę rozmawialiśmy, bo ma to też bardzo duże uzasadnienie, bo przed tym genderem domowym, czyli tym zbiorem wiadomości, ukazała się książka Zostawić Islandię właśnie. To, tak. To się odnosi do tego mojego pytania o te wątki biograficzne. Ja mam takie podejrzenia, że Hubert Pinko-Dobrzeniecki jedzie do Niemiec, jedzie na Islandię, jedzie do Wiednia, jedzie do Londynu, żeby powstawały poszukiwania inspiracji. Albo mieszka i żyje w Bielawie przez pierwsze lata swojego życia na Dolnym Śląsku, że po to, żeby pisać. Słuchaj, ale przed chwilą, jak wychodziliśmy z hotelu, była moja żona, Krzysiek, Śliwka, Marta, więc dużo tego rozmawiamy, bo ja to jestem Marta jest z nami. Jest z nami, żona jest Krzysiek, Śliwka, dzieci, Tysia, żona. W każdym razie ja tu mam felieton co miesięczny w Odrze już od 100 lat i tak się rozmawiam, kurczę, skąd ty bierzesz tę inspirację? Krzysiek, nie wiem, kto już powiedział, mówi żona, iść po mleko i to się dzieje, tak? Nie wiem, no. Znaczy, zasadniczo niewiele się dzieje, jak ktoś siedzi na typu za biurkiem, tak? No można obserwować przez okno, no może pomić zdechnąć, jak się go ma tam przy biurku, tylko papuszka, palista, sąsiad wylecie przez okno i to coś się dzieje, no, ale nie jest taką częstotliwością, jak się człowiek przemieszcza, tak? Z kraju do kraju, tak myślę. No dużo się działo teraz nawet w drodze, jak jechaliśmy, jak ten mamy cały objazd po tych wszystkich państwach środkowej Europy, włącznie z tym z Wrocławiem, także no nie wiem, trzeba patrzeć i nie rozmawiać, tak? Ja tak mam, niektórzy pisarze nie rozmawiają, ani w ogóle nic nie mówią. Może na spotkaniu mam to, co trzeba i tak dalej. Dobra. Dobra. Jest 20% Polaków, tak? To jest największa... Gdzie? W Islandii? To jest największa mniejszość proporcjonalnie Polska. Na świecie. A to cały czas jest streaming taki? I wszyscy będą teraz dzień na świecie, że ja przychodzę do Państwa, że na spotkanie wypiłem piwo w hotelu, jeśli się wrócę, muszę wyjść. I zaraz wrócę. Już teraz zrobiłem analizę telewizji. Także
Przepraszam, proszę. Chcę być taki niespokojny, rozmawiam. Chcę się skupić. Mam jeszcze chwilę czasu. Dobrze. Czy ja zdążę siku jeszcze odpowiedzieć na pytanie? Na pewno, że jak to wypowiadanie się powiem, bo o spotkaniu autorskim nie ma. Nie ma żadnego opowiadania. Nie, natomiast, nie jest. Natomiast o pisarza, a nie tu. Możemy przeczytać. Ja Państwu bardzo polecam, bo to jest absolutnie dostępne. Nie wszystkie książki są na już dostępne. Gender domowy i inne historie. Jak to ktoś napisał, śmiertelnie poważnie, poważne i śmiertelnie śmieszne. I absolutnie się z tym zgadzam. Na początku byłem przerażony, szczególnie przy pierwszym opowiadaniu, a potem coraz bardziej rozbawiony. Czasem był to śmiech przez łzy, czasem bez łez zupełnie śmieszny. Postrzegam lektura zdecydowanie od lat 18, od pierwszej strony. No jak większość książek Huberta Gilko-Dobrzenieckiego, poza tymi skierowanymi wprost do dzieci. A to już przy okazji pokazuję. To jest ostatni wydawca, bo wydawców też zmieniał jak kraje nasz dzisiejszy bohater. Ale ostatnio jest ten wydawca stały, tak? Ten stały związek. Już stały związek od kilku lat i bardzo jestem szczęśliwy w tym małżeństwie. I chwalę sobie, prawda. Mam dużą wolność artystyczną i to jest bardzo ważne, że chcą i tak zwane sylwy drukować, czyli zostawić instantnie, bo to nie wiedzieli jak nazwać, a przecież jest coś takiego. Mogę zapomnieć, że jest taki gatunek literacki, nowela, mówią dłuższe opowiadanie, albo mini powieść, a to jest nowela, więc zostali sami to Sylwa i zbiorę opowiadań i wznowienia, no i powieść teraz, na chyba już, nie wiem, już dramat może to, to jest, wszystko będzie mieli. No właśnie, to dobre do pytania, bo może będziemy mieli scenariusz albo film, ponieważ powiedzmy sobie, że już powstały dwa. Jeden jest ze mną i uwaga, to jest jedyny film, w którym rolę fabularną, nawet we własnej, w ekranizacji własnej książki nie zagrała, ale ze mną nie zagrała, mam nadzieję, przyszła noblistka Olga Tokarczuk. Tak? Zagrała w swoim filmie jedną... Człowiek, tam same gwiazdy zagrały w tym filmie. Niektóre tutaj są. Znaczy, ja się cieszę. I to mieli Państwo, powiem Państwu, jak nasz prezydent. Ja miałem pomysł właśnie na zrobienie takiego dokumentu i wiele ludzi odpowiedziało naprawdę, mówię, nie ma pieniędzy, ale zrobimy film. Tomek Grabiński tutaj obecny przecież zagrał. No, Krzysiek Śliwka tutaj, aktorzy siedzą. Mówię, słuchajcie, dużo tekstu nie będzie, bo będziecie grali samych siebie. O, to super. I Zakuna się zgodziła też, no po prostu i to się udało. Słuchajcie, mamy plenery w Stanach Zjednoczonych, żeśmy film kręcili za 5 zł. Bo ja reżyserowałem ludzi przez Skype'a. Trochę byli wkurzeni, że stracili pewne dni swojego roku, bo niestety ich tam ganiałem po pewnych tego, mówię, tutaj masz tu i tak dalej. W nocy to było różnica czasu. I potem żeśmy to zmontowali i no to był taki evergreen na kulturze, bo to 8 razy emitowali, tak? Także to w ogóle niesamowita sprawa. A jest to tak gdzieś w internecie, na taką temperaturę gdzieś? Chyba nie, bo oni kupili jednak prawa do tego, tak? No, dostaliśmy takie honorarium, że mieliśmy na dobry montaż, no, na przykład. I kasy po prostu nie dostał i ten film był zrobiony za tak zwane 5 zł. A potem nakręciliśmy film na podstawie mojego opowiadania. I były już jakieś pieniądze, dostałem pieniądze od Centrum Dragi. Jak się pojawiły jakieś pieniądze, to się zaczęło... Nie są i Dragi wydawnictwa, tylko są i Dragi i są i Dragi. Od wydawnictwa, dlatego że
logo na filmie jest wydawnictwo Sonia Draga przedstawia, a nie Sonia Draga. Ale wyjaśnijmy tych, którzy nie wiedzą, że Sonia Draga to jest żywa osoba. Zenona nie ma, Zenon nie istnieje, ale Sonia Draga... Sonia Draga jest, tak. I rozmawialiśmy, jeśli ten spodobał mi. I te filmy, no, w szczególności Hawajski Różaniec, z którym nakręcono tutaj mojego opowiadania. Jeździł po festiwalach zagranicznych też, tam medalu nie zdobył, ale samo to, że to była jakby taka... No, powiecie Państwo, jak się robi krótki metraż, się na przykład dostaje subsydię ze studia Munka, no to to jest co najmniej 100 tysięcy złotych, abyśmy mieli dużo, dużo mniej. No, ten film jakoś to też profesjonalnie wyszło, ale też wkładaliśmy pracę za darmo. Niektórzy dostali pieniądze, ci co musieli, niektórzy byli zadowoleni, że tak mało i tak dalej. No, zaczęły się jakieś animozje, ale dużo się nauczyłem kręcąc ten film. Tak? I wiem, z kim chciałbym zrobić drugi metraż na przykład już. Wspaniałego kierownika planu, byłego legionistę z Francji w Mordence, który po prostu tak poukładał wszystkich na planie, że po prostu chodzili jak w zegarku. Jak przyszło do kręcenia takiego metrażu, to biorę go. A czy to było tak, że ty się zdenerwowałeś, bo zgłaszali się różni producenci, różni reżyserzy, zdaje się, że Izabela Cywińska. Z nią to żeśmy kręcili i ciągle żeśmy kręcili. 3 lata żeśmy kręcili. No i właśnie, że się zdenerwowałeś i poszedłeś na studia filmowe, żeby jak oni nie kręcą według twoich książek filmów, no to ty musisz zostać reżyserem. Nie, to anegdotyczne było, ale rzeczywiście prawie dobiliśmy z Izą nakręcenie podobno. Już w ogóle dzwonili z serwem znaków, dzwonili z gratulacjami, ze wszystkim. Tak. Mówię, spokojnie, mówię, jak zaczniemy zdjęcia, to będziecie gratulować. I tak się stało, że w pewnym momencie dostanęło, obiecował się producent i tak dalej. Ale zostało coś większego niż i pieniądze, bo została przyjaźń z Izą Cywińską, moją dużo starszą koleżanką, powiedzmy sobie, i to serce nie. I ona mi powiedziała, mówię, słucham. Mówię, nakręcę sam film. Mówię, jak sam nakręcę sam film, że ja jestem taki stary i w ogóle, i gdzie? Mówi, takie studia w Katowicach, idź się zapisz. Ja mówię, no ale jak się zapisać? Przecież, no i idź się zapytać. Ja pojechałem tam do dziekanatu i się pytam i pamiętam, pan Piotr już był w dziekanacie i ja mówię, ja mam jakieś szanse, ja wtedy miałem 46 lat. Ja mówię, co stary, a co pan stary, to będzie taka Barbara, ona ma 56. Ja mówię, no to ja bym chciał, tak? No. Ja nakręciłem tak, na studiach była część egzaminu, taką 5-minutówkę, też upadek profesora K. Potem przyszedł mi do głowy właśnie pomysł na nakręcenie Zenona. I potem był Hawajski Różaniec, także mam krótkie metraże ze sobą i mam nadzieję, że jak sobie tak pieniądze odbieram, to drugi metraż coś mi da. Jakaś instytucja, może nie wygram to odwrotka, wygram też, bo nie wiem, że nie wygram biuro pieniądze, jak wygram z topami, to po prostu ciśnie pani idzie na film. Zresztą na środy, a to chyba. Ale na film tego. Wygrał jakiś Polak właśnie. No to nie ja, bo mówię, że ciągle dostaję tę samą wiadomość, jaką sprawdzam tym kupom. Po niemiecku jest napisane Leider nicht gewonnen. I to jest takie, ale no wierzę. W każdym razie tak, jest pomysł na film, jest nawet scenariusz, są redaktorzy, bo na przykład casting wybrałby chyba na kilka osób, tak? Główne role mam obsadzone, ja myślę, że się już zgadzają. Się nawet zgodzili. Żeśmy to nawet opili w Warszawie 2 lata temu. Ale nic z tego nie wyjdzie, to przecież żyjemy dalej. To nie ma żadnej spinki, naprawdę. Fajnie by było, jakby nakręcić drugi metraż. A jak nic z tego nie wyjdzie, no to naprawdę nie ma problemu. Tu jest taka książka Amen, ona po polsku wyszła jako porno per marzenka, prawda? To podobny zestaw opowiadań. No bo ona najpierw we Francji wyszła, ponieważ Polacy, wiecie Państwo, to są Polacy, ostatnio usłyszałem. To są tacy Ruscy, co myślą, że są Francuzami. Więc jak ta książka wyszła we Francji, to potem doszli do wniosku, że jak wyszła we Francji, to są dobre opowiadania. I chociaż opowiadań nie drukujemy, to wydrukujemy. Ona wyszły potem w prestiżowej takiej serii, tak? No.
jako podmiot, jak muszę to myśleć. A dlaczego takie z wydawców podejście do opowiadań? Takie dalej to funkcjonuje, że opowiadania to jednak. Znaczy oni może nie sprzedają się tak dobrze. Ja nie wiem, ten, wiesz, można sprzedać opowiadania też, można zrobić nawet wesele z opowiadań. To jest kwestia, ile pieniędzy się włoży na reklamę też. Ale faktem jest, że czytelnicy też wolą powieści w Polsce, bo na przykład inaczej to funkcjonuje na rynku anglosaskim. Anglicy, Amerykanie czytają chętnie opowiadania i tak się wydają opowiadania, nie ma problemu. Natomiast w Polsce, we Francji, w Niemczech to jest może trochę tak po macoszemu czasami traktowane jako coś takiego. Ja nawet taką akcję tutaj na targach w Polsce, w Krakowie, bo ten zbiór opowiadań otwiera opowiadanie takie dłuższe, tak? Ona ma 50 stron, a sama książka ma tam 200. I on tak podchodzi do mnie ten krytyk i mówi tak, powieści się nie chciało napisać. Nie? A ty nigdy w zamyśle nie miało być powieścią. Jak babcie kocha. Także jest coś takiego, że jak coś to lepiej, żeby z tego opowiadania powieść wyszła, a jak napisał za długie opowiadanie, to mi się nie chciało, tak? To nie jest tak dokładnie mówię. Zresztą z każdego opowiadania można zrobić powieść i można przyciąć powieść do gabarytów opowiadań. To jest indywidualne. Tak, dobrze pamiętam, że tutaj ten zbiór opowiadań otwiera opowiadanie pod tytułem Stypendium. Tak. Tak, chyba tak. To jest opowiadanie o tym, jak pisarz jedzie na stypendium do Wiednia, tak? Tak. Do Wiednia. Polak to jest, tak. Polak, tak. Polak jedzie na stypendium, żeby pisać właśnie książkę. No i popija i tam to opowiadanie jest, jak on opowiada o różnych alkoholach. Jak nie może pisać, no bo pije, miesza. Chciałbym się zapytać, czy robię research, tak zwany. To jest taki, no... Tak ja bym się właśnie przecież wyszedłbym musiałem. Ale stypendium do napisania książki i pierwsze opowiadanie w tej książce dotyczy tego, jak to trudno jest zrobić. Ja Państwu coś powiem. Ja kiedyś byłem na stypendium we Francji, takim wypasionym, naprawdę po prostu minionym w franków i w ogóle wszystkiego. Dostałem to stypendium jako rezerwowy, bo ten pisarz, który miał dostać to stypendium, miał raka i umarł. Ja się zapytał, czy bym pojechał, to powiedziałem, że bym pojechał, tak? To mi się bardzo podobało. No i znalazłem się w tej Francji i miałem jeszcze ze sobą dwie stypendystki i w jednym miesiącu im rodzice umarli. Ja zostałem sam Billy. Ale miałem klucze do tak zwanej piwnicy, które mogłem. Znaczy, mogłem otwierać tymi kluczami tej piwnicy. I tam było 400 butelek wina, bardzo drogiego francuskiego. No i tak, tak. I o potem z tego stypendium pojechałem zaraz na inne stypendium, a dyrektorem tego stypendium innego był były stypendysta tamtego stypendium. Ja mówię tak, Klinko, byłeś tam? Ja mówię, byłem. Miałeś te klucze? Ja napisałeś coś? Ja mówię, płokwę. Jesteś genialny. Bo ja pisałem tylko zwrotkę do piosenki. Oczywiście żartuję sobie, ale są pisarze, którzy potrafią pisać na stypendiach, a są tacy, którzy nie potrafią. Nie jestem zbyt wydajny na stypendiach. To wiem, tak? Lubię pisać w domu. No to jeśli chodzi o stypendia, pisanie na zlecenie. Ja mam tutaj takie dwie książki. Jedna jest, bo jedno z wydawnictw wymyśliło, że zrobi z polskich, dobrych polskich pisarzy, zrobi z każdego z nich zrobi Trumana Capote. I jest taka książka Preparator. I to jest jedna z serii książek polskich pisarzy, którzy opisują no, takie historie dotyczące zbrodni i różnych takich bulwersujących wydarzeń, które miały miejsce w Polsce. I jak to jest napisane? I to jest książka właśnie, gdzie wydawnictwo się zwróciło, żeby coś takiego zrobić. Ona jest trochę, ona jest w formie wywiadu właśnie, jest takim, to znaczy znakomita książka.
Nie wiem, czy Państwo pamiętają motto głównego bohatera z powieści Krawala, oczekiwałem angielskiego króla, ale tam jest mniej więcej jest tak, że moim szczęściem w życiu było to, że zatrzymałem nieszczęście. Więc rzeczywiście zadzwonili do mnie i zapytali, czy mi się podjął czegoś takiego. Ja tego w życiu nie robiłem przedtem, więc po jakimś tam zastanowieniu się podjąłem się napisania tej książki. Ja miałem wyjść trzeci w serii, a wyszedłem pierwszy, bo się wyrobiłem na czas. To znaczy, byłem wynikiem doświadczalnym. No, wydawnictwo w pewnym sensie uczyło się na mnie, jak dalej postępować z innymi autorami, z książkami, tak? I przede mną miał wyjść, zdaje się, Kuczok i Wiśniewski Leon. A ja wyszedłem pierwszy, no bo jak to ustryje, się wystraszyłem po prostu. Wiecie Państwo, jak się w Wiedniu spóźnia tramwaj 30 sekund, to wszyscy nerwowo patrzą na zegarki, no nie? No to ja myślałem, że jak ja się spóźnię, to mi też jakieś sądy, listy i tak dalej, więc nawet przed czasem dwa tygodnie oddałem tę książkę. I może to był błąd, nie wiem. W każdym razie, jak się pisało, to jest historia preparatora z Włochów. Tak, to jest historia oparta na faktach, ale w tej książce jest pełno fikcji. Dlatego, że jak dostałem atak sądowy przez to mnie, no to ten prawdziwy zabójca był tak jakąś nieliteracką osobą, to było, ja musiałem to podkręcić wszystko, tak? Więc oczywiście była zbrodnia, na której to jest oparte, ale większość tej książki to jest już moje zmyślenie, tak? Bo jeżeli będzie, a też miałem nieszczęście pewnie sobie, bo ja wybrałem inny temat i już się przygotowywałem do niego, nawet tam zacząłem czytać na temat języka migowego, bo to było zabójstwo ojca przez syna, który miał tę przypadłość i tak sobie myślałem, o, napiszę taką amerykańską powieść, syn niepełnosprawny, ojciec się na mnie pasił o to, czytelnik będzie trzymał stronę zabójcy, tak fajnie, i już się brałem do pisania i znałem, że bardzo przepraszam, ale akta są utajnione, pan sobie wybierze inny temat. I dostałem znowu zestaw, to były takie skróty tego, co się stało i wybrałem preparatora. A też dlatego, że ja pracowałem w domu starców na Islandii i temat śmierci nie był mi obcy, tak? Więc są wstawki tam ludzi przygotowywania, ubierania i tak dalej, to wszystko widziałem i przeżyłem, więc mogłem to w sposób jakiś taki prawdziwy opisać, tak? Tego nie ma w aktach. Więc napisałem. Ja mam problemy, bo ratownicy też były. No właśnie, moje ostatnie pytanie, bo jeszcze chciałbym, być może z publiczności będą jakieś pytania, ratowników zapytać, ponieważ ja pracowałem w Europejskiej Stolicy Kultury, a nie wiedziałem, że ukazała się taka książka, która jest świetna. Ratownicy, Kubert Klimko, Dobrzeński napisał książkę składające się właśnie z reportaży, tak bym to nazwał. Z reportaży dotyczącej ratowania pałacy i innych zabytków na Dolnym Śląsku. Przy okazji opisał jeszcze raz swoją Milanę, już w taki faktograficzny sposób. Ja po prostu mam trochę żalu do Tomka Grabińskiego, który był jednym z inspiratorów, że to troszeczkę bez echa przeszło, a szkoda bardzo i trzeba to znowić. Znaczy, to jest ciekawa sprawa, bo ja akurat pierwszy raz pisałem reportaż z ludźmi, którzy żyją i widzą. Bo ja miałem skauta, który jeździł i nagrywał rozmowy z nimi, a potem od niego dostawałem voicemaile i miałem coś z tego dłubać, tak? Ale to było za mało materiału po prostu. Ja musiałem, i wpadłem na taki pomysł, że ja stąd jestem i znam te miejsca, tak? Niektóre bardzo dobrze, ludzie akurat nie znałem. I myślałem, że opowiem tę historię, wkładając po prostu siebie w to i w taki sposób to jakbyś miał ręce i nogi, miał ręce i nogi jeszcze. I się pojawiło. Tylko nie wiem, czy było w dystrybucji, jest tu Tomek? To można kupić chyba w tym biurze takim na rogu. Europejski tak, na barze. Tak, tak, tak. To proszę Państwa, warto. Fantastyczna historia tutaj tych zabytków dolnośląskich. Pisany przez pisarza, który wplótł w siebie. Jak to dzisiaj było, bo byliśmy
przypadki, kiedy się do niej wpada. Czy są jakieś pytania mamy jeszcze? Znaczy ta książka, która wyjdzie z przypadku niewkręcenia się autentycznie. Nie ma, nie ma. Nic. Pierwsza książka, 18 września, w której chyba tylko do Żalińskiego. Kogoś nie wkrótce książka. Zapamiętam tę datę. Tam nie mam Bielawie, jest innego, ale ci pędu. Bo te miasteczka są podobne do siebie. Srebrna Góra jest... No dobra, bo tu na świat idzie. Mhm. Nie, nie. Właśnie to jest Bielawie. Ja właśnie sam wróciłem z Jordiego, z tych okolic. Jeszcze teściów tam mam. Czy pan ktoś jakieś pytania? Proszę. Tak, mam wrażenie bardzo pozytywne, że mam w sobie dużo autoironii, dlatego mam pytanie, jak pan traktuje bohaterów? To znaczy, czy zachowuje pan dystans? No bo te doświadczenia, ja mówię w kontekście tej powieści, między innymi niewydanej, te doświadczenia na pewno w jakiś sposób wpływały na pana poczucie, czy jest identyfikacja z przeżyciami, czy jest dystans, i to też w kontekście innych książek, które powstały. Czy lubi pan swoich bohaterów, czy nie? Ja myślę, że z bohaterami u mnie tak jest jak z dziećmi. Znaczy dzieci się kocha, a niekoniecznie lubi. To jest jakieś takie... Oczywiście, oczywiście. Oni są czasami straszni po prostu, ci moi bohaterowie. Heroiny tak samo. Natomiast... Jeżeli chodzi o ostatnią książkę, to starałem się bardzo zachować dystans, bo też miałem pewnego typu obostrzenia, tak? Które sobie sam narzuciłem. Znaczy, wiedziałem, że nie mogę siebie w to wejść absolutnie. Bo to było bardzo nieprawdziwe. Ja wiem, że prawda nie jest żadną kategorią literacką, ale jak ja piszę taką książkę, to trzeba mieć dystans do pewnych rzeczy. Do bohaterów, którzy mają zagrać w tym całym spektaklu. Są bohaterowie, których nie lubię z moich książek, ale nigdy się od nich nie odcinam też w żaden sposób. No bo oni są moi, to moje dzieci w pewien sposób. Bardziej albo mniej udane. I tak myślę, że to po prostu wygląda. Zyszka? Tak, ja mam takie oboczne pytanie, przypuszczam, bo nazwisko bohatera to jest Antoni Walecki, tak? Tak. Dlaczego mi się nasunęło takie skojarzenie? Przepraszam? Tak, ale też z Baleją. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wie Państwo, ja byłem w takiej miejscowości, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale wiem, że jechałem z Fedorowiczem akurat. Jechaliśmy w wagonie, którego nie było i na miejscach, których też nie było. Jak przyszedł konduktor i zapytaliśmy się, dlaczego jedziemy w wagonie, którego nie ma i miejsc, których nie ma, to ona nam powiedziała, to była konduktorka, że jedziemy w czeskim pociągu i on jest krótszy. A to było w okolicach chyba Koła, tak? To było w okolicach Koła. A potem nas kazano nam wysiąść, bo chyba dalej jechaliśmy do Konina, tak? Wysiedliśmy i dalej pociąg zamienił się w autobus. Znaczy, przesadzimy nas, to był autobus PKP. I jak jechaliśmy przez jakieś miasteczko, zapomniałem nazwy, to jechaliśmy przez Rondo. I na tym momencie była ulica imienia Barei, tak, była Barei, która prowadziła do Nikot. Ten kierowca skręcił tym autobusem, bo się pomylił i wrócił. I jechał Słowackiego, a potem Mickiewicza. Tak, nazwałem sobie, jest to Antek Barecki. Ja myślę, że to jest dobre nazwisko po prostu, dlatego. Zresztą, jak są jakieś takie samopolskie, to tak, ładnie jest, po włosku zapamiętuję, tak? A Polecki występował w innych też powieściach, ale to jest też nazwisko dosyć popularne, więc czytelnik myślę, że zapamięta bardziej niż Klinku Dobrzeński, co napisze tej książki. Bez sensu. Hubert Klinko Dobrzeński, Złodzieje Bzu.
Jeszcze raz powtórzmy, 18 września. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Ja to chciałem dodać, że nie tylko zagrałem w Zenonie, tak jak Krzysztof, ale też byłem na planie kierowcą Olgi Tokarczuk. To dzięki jaką miałem, dzięki Hubertowi. Jeszcze raz dziękuję Hubertynko Dobrzaniecki. Ja dziękuję bardzo, dziękuję Tomkowi, bo to jest wielki talent aktorski, proszę Państwa. Mamy jeszcze książki Huberta, nawet kilka tytułów, starszych i nowszych. A po krótkiej przerwie o 20.30 zapraszamy na spotkanie z Danem Komanem. Będzie kolejna historia z prowincji, dziecięca z Rumunii. Książki jeszcze nie ma jego żadnej po polsku, ale przed końcem roku ma być. Hubert może coś o Danie powiedzieć, bo po 4 dni... Jak chcecie go zagrać, to mówcie Koman Dan. Zapraszamy.